Witam Państwa w energetycznym talk show. Grzegorz, od jakiego tematu zaczniemy. Wraca temat cen minimalnych dla fotowoltaiki czteropak prosumencki. Powiem także o magazynach energii rok 2024 może być przełomowy, jeżeli chodzi o spadek ceny. W części programu odnawialne źródła energii, generacja energii zimą. A na koniec strefa czystego transportu, która trafiła do kosza. Dlaczego i co dalej? W programie również gość specjalny Janusz Starosik ze Stowarzyszenia z i wiadomość w ostatniej chwili mój prąd będzie kontynuowany. Pojawi się program Mój Prąd 6.0. Zapraszamy serdecznie. Drodzy Państwo, zaczynamy od tematu ważnego, bogam dla kilkuset tysięcy posiadaczy fotowoltaiki w systemie NetBealing, czyli czteropaku prosumeckiego. Drodzy Państwo, nie wiem już tego powtarzać, ale cztery punkty proponowaliśmy, zmianę w tym programie, ale co najbardziej wszystkich interesuje cena minimalna. Cena minimalna. Ta, w zeszłym odcinku jak o, o, omawialiśmy tę cenę 300 zł w, w, za megawatogodzinę w grudniu, no to pod, po, o, o, od razu się dużo, dużo głosów odezwało, że no co będzie, co będzie za chwilę na wiosnę i latem, jak ta generacja z fotowoltaiki faktycznie będzie, będzie duża, do, do jakiej ceny ta do, do, do jakiej kwoty może ta cena spaść. I faktycznie no, może się okazać, że te 300 zł grudniowe to będzie całkiem dobrą ceną za pół roku. Tak, ale drodzy Państwo, też zachęcam osoby, które nie oglądały poprzedniego odcinka energetycznego, Tokcio, zobaczcie, dokonaliśmy analizy, a co by się stało, gdyby w wariancie nawet takim czy realistycznym, czy pesymistycznym ocencie w komentarzach. Cena by była średnia w przyszłym roku 200, w obecnym roku 2024, 200 zł za megawattogodzinę. Tak. Chwilę rąbka tajemnicy, że dalej w pewnej konfiguracji fotowoltaika się spina, ale sami zobaczcie i ocencie. Natomiast, drodzy Państwo, wygląda na to, że my, redakcja Globenergia i Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV zostaliśmy sami na placu boju. W walce o czteropak prosumenckich na początku wiele osób to podniosło. Dzisiaj troszkę się większa cisza na ten temat zrobiła, ale my, drodzy Państwo, nie będziemy, będziemy cały czas w tym temacie namawiać, będziemy rozmawiać, nie będziemy cicho siedzieć. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, by prowadzono cenę minimalną. To proponujemy oczywiście dla posiadaczy fotowoltaiki z tego względu, że się Państwo mogli. Przewidywanie szacować inwestycje. Okej, okay. ale ja jeszcze jed, jeden argument podniosę, bo go bardzo często podnoszę, bo chodzi też o pewną elementarną sprawiedliwość. No bo jest też sporo głosów, które też się pewnie odezwą pod tym filmem, no ale dlaczego prosumet ma mieć coś gwarantowane, przecież to powinien działać w 100% wolny rynek i jeżeli cena jest niska, no to powinien tą cenę niską dostawać. I ja jestem w stanie się zgodzić z tym argumentem pod warunkiem, że ta cena rynkowa dotyczy absolutnie wszystkich. Z kolei, jeżeli mamy wprowadzony system aukcyjny, system wsparcia dużej fotowoltaiki, dużych farm wiatrowych, morskich farm wiatrowych, biogazu. które korzystają z mechanizmu różnicowego no, biogazu, gdzie tam de facto jest cena gwarantowana, e, ustalona, no to dlaczego e, duże inwestycje, przemysłowe inwestycje w OZE dostają wsparcie, a indywidualna osoba tego wsparcia nie dostaje? No dla mnie jest to niesprawiedliwe. Tak, i teraz dlaczego mówimy dzisiejszy to programie ponownie? Z tego względu, że gra toczy się dalej. E, odezwało się Ministerstwo Klimatu i Środowiska, bo podjęliśmy to zapytanie, mamy sformułowany nowy rząd, mamy nowe ministerstwo i bardzo się cieszymy, odpowiedział pan e, wiceminister Klimatu i Środowiska, pan Miłosz Motyka. E, I co nam odpowiedział? Rzućmy okiem e, na cytat z naszego artykułu, więcej możecie Państwo poczytać w, oczywiście na naszym portalu Globe Energia. Wypracowanie cen minimalnych dla prosumentów, to propozycja, która wymaga dokładnej analizy oceny z punktu zgodności z przepisami unijnymi, wpływu na rynku energii, rozwój systemów magazynowania energii, możliwość odbioru energii przez krajowy system energetyczny, a także co ważne mechanizmu pokrywania różnicy powstałej, a także mechanizmu pokrywania różnicy powstałej w przypadku, gdy ceny rynkowe spadają poniżej gwarantowanej ceny, czyli chodzi o. Chodzi o, o co chodzi? Chodzi o pokrycie ujemnego U jednego salda. I teraz, drodzy Państwo, zanim się zastanowimy nad poszczególnymi rzeczami, bo tu kilka rzeczy Pan minister dotknął. Początek wypowiedzi dotyczy, no wymaga to analizy i oczywiście możemy, wiele osób się może rozczarować, bo. Wygląda to na troszeczkę odsunięcie tematu na potem, natomiast zostały uderzone tutaj dotknięte obszary ważne, i tym najważniejszym dla mnie obszarem, chyba nie są do końca przepisy unijne, magazynowanie energii, też mamy pomysły, tylko mechanizm różnicy ceny. Co jest teraz, Państwo też powinniście określić w komentarzach, bo ja bym powiedział tak, że Ministerstwo, Przygląda się temu, analizuje, nie mówi nie. I teraz pytanie jest takie... czy... Jest między wierszami, chwilę to potrwa. Chwilę to potrwa i teraz pytanie, czy traktujemy to jako informację pozytywną, że ministerstwo nie mówi nie i pochyla się nad tematem, czy negatywną, że jeszcze się z tym nic nie dzieje. To... Ja, ja, ja to odbieram jako e, informację neutralną. Dla, dla mnie jest to do, dość zrozumiałe, że jednak... E... No, no, nie jest to prosta zmiana, bo okres z tym się zgodzę, że e, trzeba zbadać to zgodnie z przepisami unijnymi i najprawdopodobniej no, będzie potrzebna zgoda komisji e, na wprowadzenie tego typu mechanizmu. E, to, co możemy, e, co, co mógłbym podpowiedzieć z naszej strony, no to faktycznie rozwiązanie tego problemu pojawiającego się ujemnego salda e, u sprzedawcy energii. No bo... Które może się pojawić, a... które może się pojawić i które się na pewno pojawi. Bo też przypomnę, że. Mm, że duża energetyka była bardzo przeciwna staremu systemowi systemowi opustowemu, bo faktycznie tam im się pojawiało ujemne saldo. No bo generalnie mechanizm był taki, że, że można było sobie odbierać te 70-80% energii bez kosztów dystrybucji, ale te koszty dystrybucji one nie znikały. Operatorzy systemu dystrybucyjnego dostawali te kwoty od sprzedawcy energii. Tak. Któremu przez to pojawiało się pewne ujemne saldo. Chociaż trochę zarabiali na dystrybucji. Trochę zarabiali, yy. trochę zarabiali na, na tych 20-30%. Tak, tak, jak moja energia została z siecińskiego napięcia, ale, sąsiada kasowali. Ale przeglądałem analizy i, i było tak, że generalnie operatorzy systemów dystrybucyjnych na tym, na, na, na tym rozliczeniu nie byli stratni, bo im to saldo było pokrywane. Z kolei sami sprzedawcy faktycznie mieli coraz większe ujemne saldo jak rosły rzesze prosumentów i, i, i doszły do miliona, no to faktycznie też już były kwoty liczone w milionach, też w złotych. Ok, ok. okay. I, teraz jest ważne, I teraz jest ważne, że jak projektujemy nowy system e, i chcemy, żeby była ta cena minimalna, to faktycznie ktoś może na tym być straty, czyli taka spółka obrotu i jest e, też ważne, żeby od razu zaprojektować mechanizm, e, jak będzie to ujemne saldo pokrywane, czyli ta różnica między ceną rynkową, a ceną gwarantowaną dla prosumenta. I ja uważam, że tutaj też nie ma co wyważać otwartych drzwi, bo mamy przecież Rozwiązania. opłatę OZE w rachunkach za energię. Przynajmniej mechanizm tej opłaty OZE, no bo ona wynosiła też zero, no bo już zostało tyle kwoty zebranej, że, że nie była potrzebna, ale jest cały mechanizm pobierania tej opłaty. Jest powołany podmiot w postaci zarządcy rozliczeń SA, który później pokrywa to ujemne saldo. Więc można tutaj ten mechanizm zastosować również dla prosumentów, czyli taka spółka obrotu, mając to ujemne saldo. I wylicza tojemne saldo w oparciu o odpowiedni algorytm, zwraca się do tego zarządcy i z opłaty OZE dostaje stosowną, stosowną rekompensatę. Tak, ale też przypominam, że też mamy to, to, ale też mamy środki przecież w końcu Unia Europejska postawiła na Repower Europe, te środki zostały w tym kierunku uruchomione z KPO, więc mamy też środki z emisji CO2, więc tych środków. Bo zauważyć katalog. Czy znaczy, wiesz, akurat dobra, z, z KPO to są środki. Jednorazowe, powiedzmy. Jednorazowe, oznaczone na, na konkretnej inwestycji, i to nie powinno iść na, na, na tego, tego typu cele, bo tutaj musi być stabilne źródło finansowania. No okay. Uprawnienia? Okej. Okay. Uprawnienia można byłoby wykorzystać, tylko po co tworzyć kolejny system? Kolejny jakąś, jakiś system yy, pobierania jakiejś opłaty, redystrybucji, nawet przeksięgowania środków. Skoro jest. Ta opłata jest. Okay, okay. I na co, na co ta opłata miała iść. No ma iść na promocję Oze i ja uważam, że, e, e, że, e, że e, na pewno nie jest gorszym pomysłem, żeby ta opłata była pożytkowana na to, że że, że jest to dla, na rekompensatę dla prosumenta, a nie dla dużej energetyki odnawialnej. Tak, Tylko. i tutaj jeszcze jedno, że chciałbym odczarować, bo w przypadku generacji właśnie takiej lokalnej energii często widzę w komentarzach, że dużo osób podważa, dlaczego mamy dopłacać do tych, co mają fotowoltaikę, pompy ciepła i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz ja chciałbym jednak zrównać produkcję energii elektrycznej z gospodarstw domowych na tych równych prawach, jak duże podmioty. Jeżeli elektrownia węglowa dostaje pieniądze za produkcję energii elektrycznej, jeżeli elektrownia węglowa dostaje jeszcze ekstra kasę, na przykład poprzez rynek mocy, jeżeli duże farmy dostają pieniądze z aukcji, tak? Tak. To dlaczego, dlaczego generacja energii elektrycznej, czyli te rozproszone małe elektrownie elektryczne, które są w naszych domach, dlaczego mają być na gorszych prawach? Dlaczego, I... powiem Ci więcej, dlaczego dopłacamy miliardy do kopalni węglowych, które przez to mogą taniej sprzedać węgiel elektrowni. No to też jest pośrednia dotacja do dużej energii. Tak, ale zostawmy teraz, może nawet z dotacja, tylko chciałbym, żebyśmy równo traktowali produkcję energii elektrycznej rozproszoną przez gospodarstwa domowe, tak samo jak te właśnie elektrownie, kopalnie, po prostu za energię trzeba płacić. Też jest jeszcze taka druga rzecz i pytanie, czy, czy ona ma szansę w dobie cen potencjalnych. godzinowych, że my tak z jednej strony właśnie posiadaczy tych rozproszonych elektrowni fotowoltaicznych rzeczywiście mamy tą rynkową cenę energii, tą czasami niską, bardzo niską, prawda? Ale po drugiej stronie nie możemy na tym rynku spod kupić sobie gospodarstwa, nie mogą sobie kupić tej taniej energii. Czyli, czyli, czyli jednak ten, ten system nie działa i uważam, że podstawową sprawą nawet nie jest słowo dotacja, tylko jest słowo wynagrodzenie za produkcję energetyczną na równi z prawami e, innych podmiotów. Czy to dużych elektrowni, czy to innych wytwórców, e, surowców, kopalni i tak dalej. Cieszymy się bardzo, że ministerstwo podejmuje temat. E, jak najbardziej będziemy drożyć my, jako Redakcja Globenergia Cieszymy się też, że Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV e, tym się zajmuje. Też zapraszamy na stronę e, Polska PV Stowarzyszenia. E, Zapraszamy też Ministerstwo Klimatu i Środowiska do konsultacji branżowych. Oczywiście te konsultacje już nie będą energetycznym toksą. Mam nadzieję, że się odbędą. Ja mam nadzieję, że, że posiadacze obecni w systemie netbilling i przyszli będą mieć szansę na docenę minimalną. I jeszcze podkreślam, jako osoba neutralna, ja posiadam fotowoltaikę w systemie jeszcze netbetering. Mógłby powiedzieć, co mnie to obchodzi, ale no, jako nasza redakcja obchodzi rozwój źródeł energii. A połowa tego stołu w tej, e, czyli w tej. Jarek Grzegorz, przypomnę, że ten metering nie jest ci dany na zawsze. On ci się po 15 latach skończy od momentu założenia, więc tam zegar tyka. Pamiętaj o tym. Zegar tyka. No ale może wtedy już będziemy mieć takie rozwiązania za, za, dla mnie, 10 lat, że już może jakiś mały SMR-, jakiś reaktor atomowy i tak dalej. Zobaczymy. E, drodzy Państwo, zapraszamy do kolejnego tematu. Pozostajemy w elektroenergetyce, pozostajemy w temacie połączone z odnawialnymi energii, ale w magazynach energii. Bogdan, przyniosłeś się informację, że pojawia się presja cenowa, może nie na całe magazyny energii, ale na ogniwa, które są głównym komponentem tych magazynów. Tak, tak, bo wielokrotnie dyskutowaliśmy tutaj o taniejących modułach fotowoltaicznych, o dużej nadpodaży produkcji versus popyt i zaczynamy powoli to samo obserwować w produkcji ogniw litowo-jonowych, czyli tego głównego elementu później do budowy magazynu i to takiego magazynu domowego, przemysłowego, jak i magazynu trakcyjnego do samochodów elektrycznych. No, tu mnie zaskakuje, że nad podaży, przecież ten rynek samochodów elektrycznych rośnie. Rośnie, rośnie ale tak się... rośnie wolniej niż zakładano, że będzie ród. A co więcej, chińskie koncerny też bardzo mocno zainwestowały w linie produkcyjne, zainwestowały także w wydobycie litu, co jest też dość, może być ciekawe, Ta ceny litu spadają tak. i są no, na, 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 na tych minimach od, od kilkunastu mie miesięcy, czyli to od kilkunastu miesięcy ta cena de facto spada, więc to jest też przestrzeń do tego, żeby cena ogniw, a co za tym idzie później magazynów energii też spadła. I powiem szczerze, bo w ostatnim odcinku prognozowałem, że do połowy tego roku nie spodziewam się dużych spadków cen gotowych magazynów energii. Tak, ale rozmawialiśmy tylko w kontekście litu wtedy, tak? W kontekście litu i w kontekście takich domowych magazynów energii, to trochę wynika z tego, że od samego ogniwa do magazynu jest, jest jeszcze dość długa droga produkcyjna. No bo aż produkcyjna w takim sensie kontraktacji chociażby samych komponentów. No bo te magazyny, które teraz mamy, no, to one często były pół roku temu produkowane. Więc, więc te optymistyczne informacje, które do nas docierają o tych bardzo dużych spadkach cen ogniw, no pewnie najwcześniej zobaczymy, zobaczymy w drugim kwartale, a pewnie, pewnie bardziej w trzecim kwartale 2024. A jest, a jest na co patrzeć, bo jak podają chińskie portale, w zeszłym roku taka średnia cena ogniwa. Litowo-jonowego to było jakieś 0,8, 0,9 juana za watogodzinę, czyli przeliczając to na złotówki dawałoby to koszt jakieś 490 zł za kilowatogodzinę. Za kilowatogodzinę. Za kilowatogodzinę. Już przeliczyłem na 1000, tak. żeby no, bo kilowatogodzina jest bardziej takim tak. e, lepszą jednostką rozrachunkową. Czyli około 490 zł za kilowatogodzinę ogniw do produkcji magazynu energii. Okej, okay. I, I, do... i... I... Okay. i zostanie już w roku, czyli połowa 2023. To Okej, i zostanie już w złotówkach i kilowatogodzinach. Dokładnie, dokładnie. Z kolei prognozuje się, że tutaj szczególnie dwaj duzi chińscy gracze mają wiodącą rolę, czyli CATL, absolutnie największy producent ogniw o udziale rynkowym około, no prawie, prawie 40% światowej produkcji. I BYD, też znany duży producent, bardziej z samochodów, tak, tak. Ma... ale wywodzący się z magazynów energii. Tak, ale kojarzy nam się już głównie samochodami. Teraz samochodami się głównie kojarzy. E, i, 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 I głównie też walka między nimi. E, powoduje to, że ta cena e, w połowie tego roku może spaść o połowę. Czyli do... Czyli do około 230 zł za kilowatogodzinę. 490 zł do 230 zł, to tak? Już mamy poniżej to, połowy. To jest poniżej połowy, tak. To, to jest naprawdę bardzo duży spadek. Co więcej, mniejsi producenci no, będą musieli się dostosowywać i też pojawiła się w tych portalach informacja, że cena do z kolei magazynów energii, do, do ogniw dedykowanych do magazynów energii może jeszcze bardziej spaść, gdzieś do w okolicy 180 zł za kWh. Na poziomie ogniwa. Do tego trzeba dodać, dodać koszty obudowy, BMS-a i tak dalej, więc to się tak nie przelicza jeden do jednego. Tak, czyli jak możemy oszacować udział po prostu w wadze produkcji, bo, bo też rozróżnimy na początku mamy produkcję, potem jak dochodzimy do. To do znaczy, żeby że, gotowego jeszcze jest daleko. Żeby, żeby e, od strony produkcyjnej z ogniw przejść na gotowy magazyn. No to obudowa ważyła w zeszłym roku gdzieś na poziomie 21-25%. Przy spadających ogniwach, no to koszt obudowy rośnie w udziale procentowym. No i to może być przy tych niskich cenach. Obudowy budowę jakieś... ro rozumiesz też z BMS-em, z systemem całym. No, tak? nie. Znaczy, mówimy o budowie produktu. No bo w domowych magazynach energii ten BMS jest jeszcze, e, jeszcze zewnętrznym elementem. No i ten kosz obudowy gdzieś będzie na poziomie 30-35%. Czyli mamy oddziaływanie 70% ale tak, 70% na mamy energii. Tak, tak. Więc duże, ale żeby to jeszcze, no bo jak sobie to za chwilę przeliczy, Państwo przeliczycie, to się okaże, że te magazyny energii powinny być dużo tańsze, dużo, dużo tańsze, niż obecnie są na rynku, ale tu trzeba wziąć pod uwagę. My mówimy o cenach producenta. Cena dużego kontraktu u producenta. W tym nie ma kosztów marketingowych, nie ma kosztów złożenia tego wszystkiego, nie ma kosztów dystrybucji, logistyki, transportu, VAT-u, cła, bo są cła w Europie i tak dalej, tak dalej, więc to nie jest gotowy produkt. Bo to też bardzo często w komentarzach się pojawia pod takimi właśnie newsami, że ta cena o tyle spada, ktoś robi... Gotowy produkt cały Tak, tak. Ktoś sobie robi jakby proste wyliczenie, ile ten gotowy produkt powinien kosztować i się dziwi dlaczego na rynku ten produkt jest dwa razy droższy. E, hmm. o, oczywiście to wpłynie bardzo mocno na rynek, w mojej ocenie, bardzo mocno, ale to nie jest takie przełożenie, żeby Państwo wiedzieli jeden do jednego. No, ale byłoby miło, gdybyśmy na przykład zobaczyli w tej końcowej cenie przynajmniej połowę tego wpływu. O, gdzie na przykład 70, co na przykład 30, 30, tak, ale to na pewno będzie miało duży wpływ i tutaj też jest, to też będzie trudny moment i dla Producentów i za chwilę dla dystrybutorów, bo oni też mają pewne kontrakty. I za chwilę się okazuje, że ten produkt, który do ciebie płynie, jeżeli go nie sprzedasz w ciągu trzech miesięcy, no to za chwilę możesz mieć w ogóle problem ze sprzedażą takiego magazynu energii, no bo kolejne, um, kolejne zamówienie już będzie, już będzie tańsze. I ci, którzy się wyprzedali albo nie mają stoków magazynów, będą w stanie ten tańszy produkt oferować, więc mogą być promocje. Na magazyny energii w połowie 2024 roku. Chociaż zobaczymy, jestem umiarkowanym może pesymistą, bo tak zastanawia się, bo jeżeli rynek jest płytki, nie mamy tutaj dużych stoków stworzonych, no zobaczymy, jak to się Ale wiesz, ale jednak jesteśmy na całym europejskim rynku i rynek. Ja też czytałem doniesienia rynek magazynów energii w Niemczech bije kolejne rekordy. No i więc... to jest interesujące, bo tu, tu jest duży wpływ. Są so, so dystrybutorzy blisko polskiej granicy, może Ale teraz mamy, mamy taką sytuację, że wielu niemieckich dystrybutorów jest aktywnych w Polsce. Duzi polscy dystrybutorzy zaczynają być aktywni w Niemczech, więc y, y, te rynki nam się bardzo mocno łączą, ale na jedną rzecz chciałbym mocno zwrócić uwagę, no bo mówimy tutaj o magazynie energii, myślimy o domowych magazynach energii, ale najbardziej w mojej ocenie może to wpłynąć na przemysłowe magazyny energii, no bo tutaj te. Te e, ogiewasz ważą dużo. Bardzo dużo ważą, bardzo dużo ważą. Y, 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 ważą w cenie, mam na myśli, nie fizycznie. I fizycznie też dużo <laughs> ważą, ale trochę nam się to połączyło. I uważam, że to może mieć duży wpływ na rynek mocy, bo te oferty na rynku mocy związane z magazynami chemicznymi energii mogą odgrywać coraz większą rolę, bo po prostu będzie tainsze, tańsze ich instalowanie. I też płynie to w mojej ocenie na rynek samochodów elektrycznych. I to od razu Państwa zachęcam do kolejnego odcinka, czy to już czas na elektryka, gdzie ten temat szerzej omawiamy, ale też taka nasza prognoza, moja i Michała, bo z nim nagrywałem. Ten, ten odcinek, że rok 2024 może być przełomowy, jeżeli chodzi o ceny elektryków. Jak pojawi się odcinek, czy to czas na elektryka, oczywiście będziemy Państwa informować? Tak, ale tutaj wracając do naszego, no do naszego podwórka, bo też jest dużo głosów sceptycznych. Także pod naszymi filmami, że te magazyny energii się nie opłacają, że ekonomika jest jest y, y, słaba czy, i wie, ja, ja się zgadzam z wieloma tymi większo głosami. Większość jest sceptycznych głosów, tak mam wrażenie w komentarzach. No, no może ja czytam te mniej sceptyczne też. E, ale, ale tak, e, ale tutaj racja, bo, bo faktycznie jak nawet połaczymy na te nasze wyliczenia, bez 50% dotacji e, w roku 2023 ten magazyn energii e, był średnio uzasadniony ekonomicznie. Ale e, jeżeli ta cena... Ma potencjał do spadku, to też trzeba wziąć to pod uwagę, że ta ekonomika magazynu energii będzie się zmieniać. I to jest, w mojej ocenie, ważne, żeby nie mieć takiego, jak, jak często lubimy sobie wyrobić, pogląd na zawsze. Czyli gdzieś uznajemy, że to jest A. nieopłacalne o, yes. i już idziemy z tym poglądem, że to jest nieopłacalne, nie, nie biorąc pod uwagę tego, że warunki rynkowe nam się bardzo mocno zmieniają. Czyli produkt, który będzie na przykład tańszy o 30, 40 czy 50%, no może w końcu po. Y, mo Mocno zmienić ekonomikę ty jego ty zastosowania. Ja wiesz, Bogna, że w programie Mój Prąd y, taka duża dotacja była. Zobaczymy, co będzie kolejny program Mój Prąd, że to i tak się już opłacało w tym momencie. Ja, y, bo ty, ty masz rzeczywiście system NetBilling, już masz magazyn energii. Ja w systemie jeszcze jestem NetBitteringu, rzeczywiście czekam na te tanie magazyny energii. No ktoś może posłużyć im magazyn energii. Nie ukrywam, że chciałbym po prostu dla paru celów, nie tylko dla backupu domu, to, to źródło mieć dodatkowe energii, potem ten magazyn energii. Zobaczymy, co dalej, będziemy to monitorować. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego tematu, do odnawialnych źródeł, źródeł energii. Zimą porozmawiamy w kontekście źródeł energii yy, elektrycznej. Dzisiaj, jako pretekst, taki ważny, wydaje mi się, zaczniemy od energetyki wiatrowej. Z tego względu, że wiele głosów jest takich, że OZE pracuje tylko wiosną, jesienią, czyli wiatrówka i fotowoltaika w środku roku tylko latem, prawda? Zastanowimy się teraz, co się dzieje z tym, z tym OZE zimą. Zachęcam, drodzy Państwo, do oglądania, do przeczytania artykułów Globenergia e, dotyczącego, dotyczącego farm wiatrowych, które nie przestały pracować, największe mrozy. I dokładnie w tytule jeszcze jest czas obalić mity. E, drodzy Państwo, to wiele mitów się pojawia takich, e, że energetyka wiatrowa zamarza, po pierwsze nie kręcą się tą łopaty zimą, nie działa. Eee, a natomiast okazuje się, że nasi północni sąsiedzi i dalecy północni sąsiedzi mocno oparli się na energetyce wiatrowej i jak najbardziej produkują. A ja tutaj wrzucam do Państwa, rzućmy okiem na obraz z Fundacji Instrat, który pokazuje nam ciekawe dni między 18 a 23 stycznia. I na zielono widzimy generację z energetyki wiatrowej. Oczywiście dół, ten ciemno-szaro-czarny, no to, no to... Albo że nawet takie zęby fotowoltaiczne są. Tak, tak, tak. I właśnie tutaj takie zęby fotowoltaiczne w kolorze jakim, Bogdan? E, takim ciemno-różowym. No widzisz, jest, jesteśmy coraz lepsi w tych kolorach, widzę, bo tak na początku bardzo tak ostrożnie podchodziliśmy z kolorowaniem. Drodzy Państwo, i teraz co się dzieje? No widać, widać bardzo duży udział energetyki wiatrowej w styczniu. Właśnie w tych dniach, e, można popatrzeć, do, dochodzi do 50%, prawda? No, no, łącznie OZE, łącznie OZE dochodzi do 50%, no bo tam zobacz, że, e, Ma, że mamy jeszcze. Tak ująłeś ten ząb fotowoltaiczny? Ząb fotowoltaiczny też trochę. Gdzieś, gdzieś, za, gdzieś zaświeciło, prawda? Widać tutaj, że, że ta energetyka wiatrowa też może pokazać swoją siłę. Oczywiście jest to też... No, i to, no i on, ona właśnie powoduje to, co omawialiśmy w zeszłym odcinku, czyli ten zimowy spadek ceny. To, to też zastanawialiśmy się, dlaczego ta rynkowa cena energii była taka niska w grudniu. No, zasługa fotowol... w wiatrówki. I, I w styczniu też pewnie będzie ta cena utrzymywana na relatywnie niskim poziomie, dzięki też dużej generacji Wiatrowej, ale to jest też ciekawy temat, ja też zacząłem się nad nim zastanawiać, na ile ma sens połączenie takiej fotowoltaiki i wiatrówki w domu. Ja też robię u siebie... Małej turbinie wiatrowej? Mówię o małej turbinie wiatrowej, bo robię sobie analizy mojego zużycia, a, a mam pompę ciepła, więc w zimie mam dużo większe zużycie niż, niż w lecie. I przy samej fotowoltaice jestem w stanie dojść maksymalnie do 40% autarki Czyli takiej, takiej samowystarczalności Czyli to co sobie maksymalnie w ciągu miesiąc, miesięcy, miesięcy zimowych Czyli grudzień, styczeń Styczeń może będę miał trochę ponad 40% autarki Czyli 40% na okrągło daje mi fotowoltaika z magazynem energii A 60% muszę dokupić z sieci No i teraz rozbudowa fotowoltaiki może da mi kolejne 10%, może 15% i zacząłem zastanawiać się nad małą turbiną wiatrową. To no już taka krakowska chciwość, ci powiem, mało ci tej energii, zorze, um, Ale też satysfakcja. Um, ale żeby podjąć tą decyzję, no bo akurat Kraków jest w strefie niekorzystnej, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, jeżeli się tak popatrzy na mapy wieczności. Przy czym te poziomy niekorzystności, one się też trochę przesuwają, no bo te technologie też idą do przodu, jest coraz więcej turbin, które są w stanie startować przy niższych prędkościach wiatru, choć oczywiście moc wiatru rośnie do trzeciej potęgi prędkości. Okej, okay, ale mówię o tej turbinie o pionowej osi? Tak, mówię o turbinie o pionowej osi, ale żeby w ogóle podjąć jakąś decyzję na kolejny sezon, to zainwestowałem i też Państwa do tego zachęcę, do zainstalowania sobie stacji Meteo. Bo to jest wszystko to są rozważania teoretyczne, te mapy są tak mało dokładne, no, że ciężko e, powiedzieć, czy ta turbina mała mi wyprodukuje, e, będzie miała współczynnik wykorzystania mocy gdzieś na poziomie 5%, 10% czy 20%. No ale to musisz mierzyć przynajmniej rok, chyba, albo nawet dwa lata. Hmm. W okresie letnim mi zupełnie na tym nie zależy, okay. bo fotowoltaika da mi z naddatkiem tej energii, Zależy mi na okresie jesiennym. Mierzę od listopada. Wysokość jaka? Wysokość taka, jak będzie turbina wiatrowa na kalenicy, na dachu mam tą turbinę, czyli mniej więcej te małe turbiny też chciałbym zainstalować od strony północnej dachu, więc są na, 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 czyli pomiar mam na takiej wysokości, gdzie będą docelowo turbiny. I więc tutaj z Państwem w warsztacie OZE... Które zapowiadam na wiosnę, też się podzielę z moimi wnioskami: czy mała turbina będzie u mnie miała sens, czy nie będzie miała sens. A tak, przy okazji, ja też zareklamuję: niedługo pojawi się w warsztacie OZE program o zużyciu energii przez pompę ciepła, bo trzy lata temu zamontowaliśmy w jednej lokalizacji licznik energii elektrycznej. Już od trzech lat badamy właśnie taki dom, który nie jest ani super docieplony, także, bo to nie chodzi o to, żeby znaleźć takie skrajne przykłady, na przykład pozytywne czy skrajnie negatywne, tylko takie rzeczywiste. Ale, drodzy Państwo, jeszcze kilka słów o tej energetyce wielkiej OZE w zimie, bo rzeczywiście Szwedzi, Szwedzkie Stowarzyszenie Wiatrowe wzięło się za, za, problem, za problem pracy turbin wiatrowych w zimie. Chodziło o te no, niskie temperatury i największy problem, taki, jaki mamy. Też można powiedzieć w pompach ciepła to jest defrost, defrost, a nawet nie defrost, tylko pojawienie się lodu na łopatach rzeczywiście problem z szorstkością, problem z, z, z generacją energii elektrycznej, która spada, oczywiście pojawiały się też problemy co z tym lodem i właśnie to mnie zaskoczyło, że ten temat defrostu, czyli rozmrożenia tej, rozmrożenia tej turbiny wiatrowej. Ale dlaczego powstał artykuł w Globe Energia? Po prostu dlatego, żeby obalić też pewne mity, że energetyka wiatrowa nie pracuje, jak najbardziej do minus 30 stopni pracuje. Jak czytaliśmy dane ze Stowarzyszenia Szeskiego Energetyki Wiatrowej, jeśli chodzi o problem z lodem, bo też szukaliśmy informacji, bo jak wcześniej szukaliśmy informacji o ptakach, co się dzieje z lodem. Nie znaleziono jakiejś informacji, potwierdzony szeroki, żeby ten lód kogoś uderzył. Ja, drodzy Państwo, poszukałem, znalazłem taki jeden raport rzućmy okiem, który, który tutaj próbuje przedstawić, w jaki sposób się tej drobiny lodu odpadają, jaki jest, nie wiem, taki impact, zasięg, jaki zasięg, jest zasięg rzutu. rzutu. I tutaj. Też czytałem w tym raporcie, że nie ma szeroko badań potwierdzonych, są to wybrane jednostki, nie jest to powtarzalne, czyli to nie spełnia wymogów badań naukowych, ale tutaj widzimy tą kumulację tego rzutu kawałków do 40 metrów, jakieś elementy pojawiają się około 80 metrów. Natomiast z tych danych z wszystkiego stowarzyszenia wiatrowego z tego co widzę, nie ma z tym większych problemów, natomiast jest problem, jak się tego lodu pozbyć. No i tam są różne metody. Czy to cyrkulacje gorącego powietrza, czy mechaniczne odmrażanie, czy płyny robocze, czy nawet taki defrost. Zewnętrzna warstwa pokryta jest włóknem węglowym, które jest podgrzewane, także, także sposoby są. Tak sposoby, sposoby są na to. I uważam, że w Globe energii też powstanie artykuł, który pokaże tak zwany defrost turbin wiatrowych, chociaż w przypadku Twojej turbiny wiatrowej o pionowej osi, to chyba tego problemu nie będziesz miał. Nie, nie, wyjdę na dach i usunę lód. A. Jak zamarznie... Oczywiście, tak. nie przypniesz się z Oczywiście. Oczywiście. Mam doświadczenie z ośnieżania modułów, więc tutaj myślę, że z turbiną sobie dam radę, szczególnie, że będzie mała. Ale wiesz co, bo to jest też dobrze, poszułeś ten temat, bo bardzo często media lubią robić taką... Taką antytezę z jednego faktu. Bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdzieś było minus 20, minus 25 i jedna turbina stanęła. Było taka e... była katastrofa taka w Teksasie kilka lat temu. Rzeczywiście, ale to nie tylko OZE stanęło, klasyczne źródła energii. Ale to, tak, to faktycznie to ich zasypało, i, i tam, tam mieli bardzo duże problemy, ale też dobrze powiedzieć, bo wtedy też klasyczna energetyka miała problemy, bo generalnie w energetyce czy to od OZE, czy to odnawialnej, ekstremalne temperatury są problematyczne. Ekstremalnie wysokie, jak i ekstremalnie niskie. Ale to też trzeba wziąć pod uwagę to, że w większości technologia jest w stanie sobie z tymi problemami poradzić. A to, że incydentalnie jakaś jedna elektrownia em, będzie miała awarię no to tak się po prostu może zdarzyć i to nie rzutuje na całą technologię. Drodzy Państwo, też zachęcam do komentarzy, a może ktoś z Państwa eksperymentuje również z małą turbiną wiatrową, a może ktoś z Państwa wie coś więcej na temat defrostu turbin wiatrowych. A teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do tematu Techniki grzewczej. Z nami jest gość specjalnej programu, Janusz Starości ze stowarzyszenia SPIUK, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, ale także, także elementów do instalacji grzewczych. Nie tylko same urządzenia. No bo to też jest urządzenie. Dokładnie. Wcześniej z Bogdanem rozmawialiśmy też o różnych urządzeniach, bo nawet widziałeś energetyka wiatrową, łączyła się z fotowoltaiką. No, no więc właśnie, właśnie, tutaj mi się bardzo spodobała ta teza, którą Bogdan przedstawił, mianowicie... I to jest to pewna próba przebicia szklanego sufitu. Mianowicie chodzi o to, że w energetyce odnawialnej to tak naprawdę kreowanie sztucznej konkurencji nie ma sensu, dlatego że jesteśmy uzależnieni od energii z otoczenia i tak naprawdę wszystkie technologie i źródła energii no muszą ze sobą współpracować, żeby to wszystko grało, prawda? No bo mamy słońce w lecie, w zimie mamy wiatr. W dzień świeci słońce, Mamy e, w nas wiatr, prawda? Bardziej wieje. A do tego jeszcze mamy stabilizujące jakieś źródła energii typu paliwa odnawialne, tak, na przykład biogaz czy powiedzmy biomasa. Także to wszystko gra ze sobą razem to nie jest konkurencja, naprawdę, wierzcie mi. E, no, do, Dobrym przykładem wasze stowarzyszenie, bo w końcu macie producentów różnych urządzeń. Ale ja dlaczego też Cię zaprosiłem? Z tego względu, że w naszych energetycznych talk show często pojawia się temat magazynów energii. No dzisiaj mówiliśmy nawet o szansach, że spadną te ceny, ale mówimy o magazynach chemicznych. A chciałbym Ciebie zapytać o jako reprezentanta branży grzewczej, e, czy my możemy w ogóle mówić o jakimkolwiek rozwoju pomyśle na magazynowanie ciepła? Bo powiem Ci tak, wiesz czym się kojarzy magazyn ciepła? No tak jak w moim domu, zbiornik na ciepło wodę użytkową, ewentualnie bufor. Ja myślę, że to jest temat rzeka, dlatego że magazynowanie energii, magazynowanie ciepła, prawda, bo ciepło to jest formą energii, no, ma bardzo długą historię. Jest to, można powiedzieć, pod kątem ekonomicznym obecnie, na obecnym etapie i mam nadzieję, że mimo wszystko tutaj uda się przełamać pewne, pewien Rubikon, jeżeli chodzi o magazynowanie energii elektrycznej, bo tak naprawdę to jest w tej chwili barierą, jeżeli chodzi o rozwój. OZE jeżeli chodzi Jasne. o wykorzystanie OZE w formach energii elektrycznej bo nie mamy tej stabilizacji natomiast jeżeli mamy Ciepło to ciepło tak naprawdę Jest formą także Magazynowania energii także pochodzącej z energii elektrycznej Ty mówiłeś tutaj o tym zasobniku do ciepłej wody użytkowej jest ta Jest to jedna z form magazynowania Ciepła Dlatego że magazyny ciepła możemy podzielić pod kątem powiedzmy technicznym, czyli to są magazyny wodne, prawda, czyli to są te zasobniki różnej wielkości yy, oraz mamy yy, magazyny ciepła zmiennofazowe, oparte na procesach chemicznych, ale także to jest tylko kwestia przechodzenia yy, wody, prawda, w różne tam fazy skupienia, ale także mamy też yy, magazyny ciepła oparte na no, przemiany chemiczne, prawda? No to są też, właśnie to też należą do zmiennofazowych i wtedy te magazyny są mniejsze, a mogą więcej, więcej ciepła zmagazynować w, w porównaniu do magazynów wodnych. Natomiast możemy oczywiście, także i to jest bardzo istotna sprawa, jeżeli chodzi o magazynowanie ciepła w przyszłości, jeżeli mówimy o transformacji w ogóle ciepłownictwa jako takiego, mianowicie pod kątem okresu magazynowania. No tak, znaczy ja się spotykam z magazynami krótkotrwałymi, takimi mamy Mamy średnio i długoterminowymi. Ale mamy takie magazyny ciepła średnio i Jak najbardziej to może być. No, to mogą być na przykład, nie wiem, magazyny gruntowe, gruntowo-wodne, prawda? To mogą być duże, o dużej pojemności magazyny wodne, prawda? Gdzie magazynowanie ciepła może iść w miesiące. Ale ja to muszę już tak wyobrazić hipotetycznie, bez wchodzenia w szczegóły. Mówimy o takim dużym magazynie, czyli co, to jest taki sezonowy magazyn ciepła? Tak, to, tak, to, to, to jest bardzo dobra nazwa. Właśnie to są sezonowe magazyny ciepła. Tak się to fachowo nazywa. I to zasiadamy. jak to wygląda? No, dajmy przykład, prawda? Akurat dam przykład z jednego z wyjazdów studyjnych, który tam organizowałem do Niemiec dla decydentów, prawda, z Polski, ludzi z branży. Byliśmy w Byliśmy na y, Technicznym Uniwersytecie w Chemnitz. I tam y, był magazyn ciepła sezonowy, właśnie gruntowy, pod parkingiem. To były no, parę tysięcy metrów sześciennych, prawda, pojemności tego magazynu. I y, jego idea była taka, że ponieważ było pole, i było wykorzystywane różne powierzchnie pod kolektory słoneczne. Mhm. W okresie letnim, wtedy, kiedy mamy tam największy uzysk ciepła z kolektorów, i nadmiar nawet, może tej energii. No, nadmiar, tak. ale nadmiar. Po prostu my zbieraliśmy, tak. a oni zbierali tą energię, ładowali ten magazyn ciepła i to ciepło było do późnej, można powiedzieć, do zimy, prawda, odzyskiwane to jest do ogrzewania. Wymiennik. Tak, tak, to był wymiennik, prawda. Poza tym tam był układ hybrydowy założony, że przy zejściu pewnej temperatury tego, tych zasobów, tego ciepła, prawda, w magazynie. W dalszym ciągu były na tyle to było korzystne, że można było podłączyć i potraktować jako dolne źródło pompy ciepła. I przez to, powiedzmy, uzyskanie tej temperatury końcowej w pompie ciepła wymagało dużo mniej energii elektrycznej, prawda? Tak, pracowało na, na, na mniejszej delcie te, prawda? I dzięki temu yy, można było do późnej jesieni, tutaj, do, przepraszam, do późnej wiosny, wykorzystywać ten magazyn jako, yy, jako ten zasobnik. A żeby było ciekawiej, zrobiony był parking na górze. Czyli teren był wykorzystywany. Dokładnie tak. I można powiedzieć, że straty ciepła, bo to, straty ciepła będą zawsze, prawda? No, może być super zaizolowany, ale taka jest fizyka budowli, prawda? I tego nie ominiemy. Mianowicie te straty ciepła powodowały to, że ten parking był podgrzewany. No ha, Nowy temat, sposób. drodzy Państwo, defrostu się pojawia dzisiaj no tak. w naszym programie. Ale no, dobrze, czyli teraz tak. Czyli, czyli możemy przyjąć, yy, że, że yy, te magazyny krótkotrwałe, no to mamy te zasobniki wodne w znaczy, domu. Przepraszam, dzisiaj przerwę. Krótkotrwałe to są, powiedzmy, kwestia do kilku dni, prawda? Okej. Okay. Średnioterminowe terminowe to jest od kilku dni do, powiedzmy, no, kilku tygodni, prawda? No to, to zależnie od pojemności tego magazynu, od zapotrzebowania ciepło, to może być dwa, trzy, nawet cztery tygodnie, prawda? Chociaż cztery tygodnie już się zaczyna zależeć do tego długoterminowego. Natomiast są rzeczywiście sezonowe, gdzie zbierane ciepło jest, służy przez kilka miesięcy nawet, prawda? Przykład jest Dom Słoneczny. Tam liczymy ten magazyn ciepła w budynku, prawda, w metrach sześciennych. Przeważnie oczywiście... To, to jest magazyn już... Bo ja podejrzewam, że te, co wspomniałem wcześniej, te duże, sezonowe, gruntowe... To są na tym budynku. Tak, ale to jest chyba na... W ogóle to są wielkoskalowe. I... Tak, raczej tak. Natomiast... A ten Dom Słoneczny, co to jest? No to, tutaj, tutaj, słuchajcie, no to jest coś takiego, że Dom słoneczny w ogóle to jest takie rozwiązanie, według powiedzmy definicji, że powyżej 50% rocznego, całorocznego zapotrzebowania na ciepłą i ciepłą wodę użytkową pochodzi z energii słonecznej. Prawda? Mhm. Czyli z ciepła słonecznego. Natomiast w praktyce te domy słoneczne, które widziałem i powiedzmy jest ich tam około 4000 w tej chwili w Europie zrobionych, wybudowanych, to. Takie zapotrzebowanie jest, sięga od jakichś 75, zwykle jest około 80%. Ja osobiście oglądałem też chyba w Chemnitz nawet, taki biurowiec, gdzie, ponieważ jest to monitorowane przez cały czas, to było 97%, całe, całego zapotrzebowania ciepło właśnie Ukryte. pokryte właśnie z, e, przez kolektory słoneczne, prawda, Ale I właśnie i, i jakie te magazyny był? I mamy i, i, i dwa razy. może biurowiec bo to, miałeś w takie no, dom mniejsze. No, to dom mniejsze, to nas interesuje. E, Pierwotnie były to budynki i były to magazyny ciepła wąskie a wysokie. Przechodziły przez też... piętra. Od piwnicy do poddasza. A zaraz ten magazyn nie był w gruncie, tylko w Wewnątrz budynku? wewnątrz, wewnątrz budynku. Oczywiście, ponieważ on był wąski, to nie zajmował za dużo tej kubatury w budynku, prawda? On był ładnie obudowany, prawda, więc y, architektonicznie tak samo nie kuł y, wewnątrz. Natomiast y, co to dawało? Dawało to, że, no wiadomo, kolektor słoneczny. Pracuje dobrze, kiedy jest zasilony zimną wodą. Im zimniejsza woda, tym jest ta wydajność tego kolektora, jest lepsza, prawda? I jeżeli mamy wysoki, o dużej pojemności, magazyn, mamy frakcje poszczególne temperaturowe. I to jest bezobsługowe praktycznie biorąc, ponieważ automatyka, która ten steruje, pobiera z odpowiednich, odpowiedniej wysokości pobiera wodę o, to, o, o temperaturze takiej żeby zasilała ogrzewanie, po to, żeby na dole było właśnie to najzimniejsze, można było do kolektora to wy wyrzucić. Natomiast w samej, na samej górze tego, yy, czyli tam, gdzie jest najcieplejsza woda, hmm. prawda, ze względu na temperaturę, yy, jest, można powiedzieć, zbiornik zbiorniku który jest do ciepłej wody użytkowej, pod prysznic. Jasne, czyli tam no, potrzebuje najwyższego parametru. I teraz składnie. Żeby już nie wchodzić w szczegóły, bo y, to jest tyle tematu, że musimy program sobie na ten temat nagrać. Tak. Czyli, czyli ten magazyn, i ten, ten magazyn w tym budynku, który widziałeś, w bryle budynku, bo życia takim nie słyszałem. To jest magazyn, jaki to jest? To jest, to jest taki, taki... sezonowo nawet. Dla... Nawet to, sezonowy na... potem, bo, bo, bo. potem odzyskujemy ciepło z niego? No oczywiście, że tak. No, bo odzyskujemy w taki sposób, że właśnie y, podłączona jest armatura do tego i z odpowiednich frakcji temperaturowych Aha, dla sila jest prawda? I... Okay. To jest jedna rzecz. Poza tym, dlaczego jest w się budynku? Dlatego, że to są i tak bardzo dobrze izolowane. Tam przeważnie wchodzi w, w grę tutaj poliuretan, prawda? Tam dwadzieścia kilka centymetrów. Czyli to ciepło jest utrzymywane tygodniami tam w tym, tym magazynie, natomiast ewentualne straty ciepła i tak docieplają budynek jeszcze wewnątrz. No to Dobra, trzeba to przyznać. To jest ciekawe, ale żeby ten... Jeszcze wspomniałeś o e, magazynach, które kojarzą mi się z taką nazwą magazyny w lodzie, tak? Czyli to są te duże... Yy, gdzie yy, magazyny, gdzie jest woda fazowe, woda z miasta skupienia i do tego są jakaś ekstra energię odzyskujemy. Tak dokładnie, no i, tu, i tutaj, tutaj to są magazyny zarówno ciepła jak i chłodu, prawda. Dlatego, że yy, no, podobnie jak mamy pompy ciepła, prawda, które mogą służyć zarówno do ogrzewania jak i do chłodzenia. Tak samo magazyny ciepła, zresztą zasilane notabene też kolektorami słonecznymi, też mogą służyć zarówno do do, do y, 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 chłodzenia, prawda, jak, i, jak i do ogrzewania. Tutaj wykorzystujemy, no, można powiedzieć, y, przejście, energię, y, przejścia z jednej fazy y, skupienia to tam, wody. Co wtedy I, mamy ekstra uzyski dzięki temu? To znaczy, nie, no, to nie jest perpetuum mobilne. No, to bądźmy szczerzy. Prawda? Natomiast y, to pozwala tak naprawdę na odzysk zmagazynowanego wcześniej ciepła, czy powiedzmy chłodu. No to cieszę się bardzo. Te tematy będziemy szerzej analizować. Energetyczny talk Show też ma swój czas, ale rzeczywiście. No nie ma robić na wykłady techniczne. Ale, ale chętnie bym zaprosił Stowarzyszenie SPIUK na to, żebyście mogli nam przygotować różne możliwości magazynowania ciepła, te średnio, krótko, długoterminowe, bo nas interesuje. No w Polsce nie mamy za dużo w tym temacie doświadczeń. Te magazyny lodu gdzieś tam widziałem inwestycje gdzieś w Polsce, przy jednym z chyba z dużych markecie projektowane. Tak na krótko, co mi może się kojarzyć, może nie do końca to jest magazyn ciepła, ale gdzieś podobne, gruntowy powierzchni wymiennik ciepła, czyli wprowadzam do budynku powietrze przez meandrującą rurę, gdzieś tam na pewnej już głębokości, gdzie grunt wiadomo jest cieplejszy. No i to powietrze naturalnie jest ogrzane, które wchodzi do budynku, prawda? Na, na się, ge, generalnie magazynowanie ciepła ma historię taką długą, jak ludzkość. Dlatego, że nie, zobacz, kiedyś nagrzewano kamienie w zamku, prawda? Po to, żeby jak już wszyscy pójdą spać, to te nagrzane kamienie gdzieś tam sobie leżały i podgrzewały wszystko. To jest też magazyn ciepła, prawda? Dlatego, że to jest, powiedzmy, skała. Każda forma czy otoczenie to jest magazyn ciepła. Dlatego na przykład jak mamy pompę ciepła, pompy ciepła mają różne dolne źródła ciepła, prawda? Bo to może być grunt, prawda? Dla mnie osobiście ja jestem fanem gruntowych pomp ciepła, bo dla mnie to jest klasyka, prawda? Od tego się pompy ciepła zaczęły. Ale to może być, nie wiem, ktoś ma obok yy, rzekę, prawda? Ktoś ma obok staw, prawda? Staw czy rzeka, tak samo jest magazynem ciepła. No, w szczególnie Ty? ostatnio, Dokładnie. można tak powiedzieć. W każdym razie umawiamy się na poszerzenie tego tematu. Mówiliśmy o dużych, gruntowych magazynach energii, mówiliśmy o magazynach energii Bryle budynku. To jest też dla mnie pewnym zaskoczeniem. W Polsce za mało mówimy o magazynowaniu ciepła i mam nadzieję, że ten temat powróci. Dziękujemy bardzo, Janusz Starościk, Stowarzyszenie SPIOK. Dziękuję bardzo. A teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do strefy czystego transportu z nami redaktora Anna Wędkowska. Strefy czystego transportu, której nie będzie? Nie będzie. Będzie, ale nie w takiej formie, jaka, jak była zakładana pierwotnie, czyli tak jak ją opracowano jeszcze w 2022 roku. Bo ten pomysł upadł. Tak, pomysł upadł. 11 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił e, całą, e, cały dokument, całą uchwałę wprowadzającą w Krakowie strefę czystego transportu, więc po prostu wylądowała w koszu, a wszyscy przeci przeciwnicy na pewno otworzyli szampana. No i co dalej? Koniec? Nie, e, absolutnie nie koniec, dlatego że strefa czystego transportu musi zostać e, e, ustanowiona, bo wymaga tego nie tylko KPO, bo przecież jest to jeden z kamieni milowych. Ale też program ochrony powietrza w Krakowie, jeżeli tego nie zrobimy do, do połowy 2026 roku, no to Kraków zapłaci gigantyczne, gigantyczne kary, na które, no wiadomo, miasto na pewno nie będzie sobie chciało pozwolić. Problemem, a może w zasadzie trochę takim ograniczeniem, może być tylko to, że zbliżają się wybory samorządowe, więc prace prawdopodobnie zostaną troszeczkę odsunięte do... do... Nerwowe tematy po wyborach. Tak, nerwowa może po prostu spokojniej będzie pracować nad, tą, nad tym dokumentem po wyborach, ale może powiedzmy tak naprawdę o co chodziło i dlaczego ta, ta strefa upadła. Już wiele razy mówiliśmy, jakie miała założenia, natomiast upa, u, została unieważniona ze, ze względów po prostu formalnych. Pierwszy powód to był taki, że niejednoznacznie zostały wyznaczone granice tej strefy, a drugie, no to niejednoznacznie były określone zasady ruchu, To też podnosiliśmy tutaj w odcinku, bo przecież rozmawialiście o tym też z Bogdanem, że sami zastanawialiście się, jak to będzie wyglądało, czy będą na tej... Od którego miejsca i tak dalej, Jasne. Tak, no to od, to od którego... To też zachęcamy do odcinka poprzedniego. Tak, tak, ale to od, od którego miejsca to akurat jest e, e, najłatwiejsze do, do poprawienia. Możemy się też wzorować na strefie warszawskiej. Ja rozmawiałam, przeprowadziłam wywiad z ekspertem z fundacji Frank Bolt, z panem Miłoszem Jakubowskim. Ja odsyłam oczywiście do tego wywiadu, gdzie, gdzie pan Miłosz tam tłumaczy dokładnie, z czego wynikały problemy i jak należy poprawić granice strefy, żeby była jednoznaczna i żeby tutaj sąd już nie miał żadnych wątpliwości interpretacyjnych. No druga sprawa to jest właśnie ta, ta kwestia wprowadzenia zasad ruchu po tej strefie, i tutaj się będą też właśnie eksperci zastanawiać. Ale to, co jest ciekawe jeszcze, bo kilka dni zaraz po ogłoszeniu tego wyroku, tego unieważnienia, odbyła się Rada Miasta, na której głosowano nad obywatelskim projektem, bo równolegle. Z tym oficjalnie prowadzonym postępowaniem był prowadzony projekt obywatelski takiej uchwały. On oczywiście upadł i, i, i też nie zostanie wprowadzona ta strefa na podstawie tego, tej, tej, tej inicjatywy obywatelskiej z przyczyn typowo formalnych i takich proceduralnych. O czym też mówi nasz, mówi nasz ekspert. Natomiast bardzo ciekawe wnioski płyną z tego spotkania, już, już jak emocje trochę opadły, kurz opadł po tym unieważnieniu prze, przez sąd. No to jak spotkali się radni miasta, no to Rada Miasta i, i radni to tak naprawdę pokazało, kto był przeciwko tej strefie, jakie argumenty podnoszono. No, i tak naprawdę, że no, no tro, trochę, trochę tutaj więcej światła możemy, możemy zobaczyć, jak to tak naprawdę wyglądało od, od kuchni. Ja poprosiłam o taki komentarz w tej sprawie, właśnie na gorąco, zaraz po, po obradach Rady Miasta, również pana Miłosza Jakubowskiego z Fundacji Frank Bols, więc posłuchajmy troszeczkę od kuchni. Zajrzyjmy w kuluary, jak to spotkanie Rady Miasta wyglądało. Rada Miasta Krakowa obradowała nad obywatelskim projektem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie strefy czystego transportu. To faktycznie może być trochę niezrozumiałe, bo przecież. Tydzień wcześniej zapadł, nie cały tydzień wcześniej zapadł wyrok Sądu Administracyjnego stwierdzający nieważność tej uchwały w sprawie strefy czystego transportu. No ale ta uchwała nadal jeszcze formalnie obowiązuje, a Rada Miasta miała taki prawny obowiązek, aby zająć się tą obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Problem z tą obywatelską inicjatywą uchwałodawczą był przede wszystkim natury formalnej, to znaczy w takim trybie nie można modyfikować czy też uchylać przepisów dotyczących strefy czystego transportu, bo. Przepisy ustawowe określają konkretny tryb, który wymaga udziału prezydenta miasta i przeprowadzenia konsultacji społecznych. O tym informowali zarówno prawnicy z Urzędu Miasta, jak i my, jako organizacja prawnicza, jako Frank Bolt, a także inni prawnicy. No niemniej jednak wywiązała się długa, burzliwa dyskusja, która wykraczała poza ten projekt obywatelski, tylko tak naprawdę była to dyskusja o zasadności, o celowości tworzenia strefy czystego transportu w Krakowie, czy też w ogóle tworzenia takich stref. Mnie osobiście cieszy ta dyskusja i cieszy mnie tak naprawdę to, że przeciwnicy strefy czystego transportu pokazali, można powiedzieć, swoją prawdziwą twarz. To znaczy, występowały osoby, które głosiły takie no dosyć oburzające poglądy, i myślę, że to dobrze, że to wybrzmiało właśnie w Radzie Miasta, że też radni mogli to usłyszeć. I, I też inne osoby, które się przysłuchiwały tej całej dyskusji, ponieważ no, wybrzmiały tam na przykład takie głosy ze strony przedstawiciela jednego z ugrupowań politycznych, że no, może ludzie będą umierać od zanieczyszczenia powietrza, on tak zruszył ramionami no, może będą, jego to specjalnie nie obchodzi. On wprost przyznał, że on jest gotów poświęcić pięć, nawet 10 lat swojego życia. Może żyć krócej tylko po to, żeby mieć tą wygodę poruszania się samochodem. Zapomniał, że tu chodzi nie tylko o jego własne życie, ale też o życie innych mieszkańców. No była też taka pani, która krytykując strefę czystego transportu, bardzo szybko zaczęła głosić jakieś spiskowe teorie: że to wszystko jest jakiś plan, żeby nas, mieszkańców miast, pozamykać w 15-minutowych gettach. No więc były właśnie tego typu głosy, ale były też głosy bardzo merytoryczne. No myślę, że przede wszystkim ze strony zwolenników strefy wypowiadali się profesorowie krakowskich uczelni, którzy przekonywali, że wprowadzenie tej strefy jest konieczne ze względu na tragiczne skutki zdrowotne, jakie powodują emisję z samochodów. Ostatecznie radni już wieczorem głosowali i odrzucili ten obywatelski projekt uchwały. Myślę, że przeważyły przede wszystkim te argumenty prawne, no bo tutaj zdecydowana większość prawników, poza jednym panem mecenasem, który właśnie po stronie tych wnioskodawców się wypowiadał, zdecydowana większość prawników no nie miała wątpliwości, że po prostu tej uchwały przyjąć zgodnie z prawem nie można. No, przed nami e, dalsze prace nad e, i poprawianie, e, poprawianie tej, e, tej uchwały. E, wiemy, że będziemy b, urzędnicy będą potrzebować na to około 3-4 miesiące już po wyborach samorządowych, żeby wprowadzić te wszystkie e, uwagi, e, zatwierdzić te uwagi, jeżeli w tym roku mielibyśmy jakiś kształt takiej e, e, te, tej uchwały, to na pewno będą potrzebne konsultacje społeczne, dlatego że też w rozmowie i, i też piszemy o tym w wywiadzie, z rozmowy wynikało, że, że mieszkańcy Krakowa w ogóle nie byli poinformowani o tym. I nie mieli świadomości, jak ta strefa będzie wyglądała, że tak naprawdę nawet 20-letnie samochody będą mogły wjechać do Krakowa, że tak naprawdę samochody, które mogą wjechać do Krakowa. Niewiele samochodów się łapało na tak. zakaz tak naprawdę. W momencie, kiedy tworzyli, tworzona była strefa, tak jakby zarysy tej strefy, czyli 2022 rok, szacowano, że to około 20% samochodów nie będzie mogła wjeżdżać do miasta. W momencie, kiedy ona miała już wejść, czyli w tym roku, no to byłoby to około 7% samochodów. Z... Ale to analizowali to na podstawie wpisów do CEPiKu, które są. To że te samochody są wycofywane i, i to chyba jest jeszcze, jeszcze mniej. Yy, co mnie dotykało na początku to ta strefa, że ogólnie Kraku to, to było rzeczywiście niejasne. Ludzie nie wiedzą. Wydaje mi się, że być może dobrym pomysłem jest wykorzystanie strefy płatnego parkowania. Ona jest mocną świadomości mieszkańców. Wiemy gdzie są strefy parkowania. One są oznaczone. Wydaje mi się, że to jest jakiś dobry pomysł, żeby zacząć od tego. Tak, w ogóle, no tutaj w tej uchwale wprowadzono strefę na zasadzie granic administracyjnych Krakowa, ale granicami administracyjnymi Krakowa już są też obwodnice, są wezły, a wiadomo, że. Przepisy, które mówią o wprowadzeniu strefy czystego transportu, wykluczają właśnie te ciągi komunikacyjne, czyli wykluczają drogi dojazdowe do obrazy. To jest obu... się to robi, a ty chcesz przyjechać, tak. zaparkować. Umówmy się dopiero w Krakowie masz tą komunikację, więc, tak. więc wydaje mi się, że to w tym kierunku. Pera Prawdopodobnie będzie to rozwiązane na zasadzie wskazania konkretnych ulic, od której ulicy po prostu będzie obowiązywała strefa. Jeżeli w tym roku uda się przeprowadzić konsultacje społeczne, uda się mieć taki finalny kształt. Ustawy, no to do lipca 2026 prawdopodobnie będzie taka, taka uchwała obowiązywała. Liczymy na to, dlatego że po pierwsze miasto nie. Nie straci. Ym, nie, nie będzie musiało zapłacić kar. Po drugie, tak jak mówiłam na początku, KPO. No ale, ale, ale przede wszystkim czyste powietrze. Z drugiej strony, nikomu kor korona z głowy nie jest pani, że i w centrum będzie jeździł komunikacją miejską. Często korzysta z komunikacji miejskiej. Tu, gdzie mamy studio, jest blisko pętla autobusowa. Sam nieraz wsiadam, nic mi się nie dzieje, że jadę do centrum. Ja osobiście jestem przeciwnikiem z całego miasta, bo to jest rzeczywiście niewygoda i paraliż. Ale rozpoczęcie od centrum, jak najbardziej. Tam i tak nie ma gdzie zaparkować czystsze powietrze, mniej korków, więc czekamy. Zobaczymy co dalej. A teraz proszę Państwa wisienka na torcie. Ania dowiedziała się czegoś, co z moim prądem. Tak, mamy kolejną odpowiedź od wiceministra klimatu i środowiska pana Miłosza Motyki który potwierdził nam, że w momencie kiedy zakończył się nabór wniosków do programu Mój Prąd 50, Ministerstwo Klimatu i środowiska rozpoczęło pracę nad kontynuacją programu, czyli ze strony tego nowego resortu, nowych władz resortu, jest wola do tego, żeby kontynuować wszystkie programy, które będą miały wsparcie, które będą wspierały indywidualnych odbiorców i czyste powietrze to już wiemy, bo widzimy, co się dzieje w mediach. No ale dzisiaj mamy informację, że będzie to również kontynuowany program. Mój prąd, czyli to będzie mój prąd, tak jakby 6.0. Tak, czyli, czyli drodzy Państwo, o państwo się denerwujecie, martwicie mój prąd 6.0 pojawi się. Nie wiemy dokładnie w jakiej formie, ale mamy informację, że się tak. pojawi. Czekaliśmy bardzo na taką. Nie wiemy, nie znamy dat, nie znamy zakresu, więc no, tak naprawdę wiemy tylko, że będzie. Ja oczywiście jestem w kontakcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i próbuję się dowiedzieć regularnie, czy już coś wiadomo. Ale e, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu cały czas mówi, że oni jeszcze nie rozpoczęli tych prac, już takich wdrożeniowych, dlatego że ciągle rozpatrują wnioski z naboru 50. I tu również Państwo e, e, bardzo dużo piszecie w komentarzach, czy e, mój prąd ma te same problemy finansowe, co e, czyste powietrze, bo też rozmawialiśmy o tym e, przecież e, kilka razy. No, nie mamy takich informacji. Podejrzewam, że po prostu jest tyle tych wniosków, że Narodowy Fundusz musi. rozpatrywać jest bardzo długie, tak. co słyszałam. Ale oczywiście czekam na informację, ile tych wniosków jeszcze czeka na rozpatrzenie, kiedy prawdopodobnie zakończą rozpatrywanie tych wniosków z tego naboru 5.0. Bo wtedy, jak już będziemy wiedzieć, ile czasu im zajmie rozpatrywanie wniosków z naboru 5.0, no to będziemy mieć tą, taką przewidywaną datę, kiedy mogą rozpocząć przygotowania do, do, do tego naboru 6. No i będziemy wiedzieć mniej więcej, czy to będzie. Jeszcze pierwszy kwartał, czy to będzie lato, drugi, trzeci kwartał? A drodzy Państwo, a dla Państwa propozycja, bo niech się wywoje zadanie: w komentarzach napiszcie, na co stawiacie, na co postawi Restor, na co postawi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w programie Mój Proszej Zero, jakie technologie głównie będą wspierane. Czy to będzie sama fotowoltaika, czy coś innego, jak, jak będą rozłożone akcenty, a może jak życzycie sobie, żeby były rozłożone akcenty? I oczywiście zapraszamy wszystkich do subskrypcji kanału Globenergia, Energia. A więcej o programie mój prąd, gdzie będziecie mogli przeczytać. O, oczywiście w kanale, w, w serwisie Globenergia.pl, a ja wrócę do Państwa, jak będę wiedziała, tylko nieco więcej. I czekamy z niecierpliwością na to. A teraz, drodzy państwo, komentarze, ale zanim zaczniemy, zapraszamy serdecznie na miasto Oze podczas targów ENEX Kielcach, 7, 8 lutego spotkanie z redakcją Global Zapraszamy nasze stoisko na nasze wydarzenia, ale też zapraszamy na stoisko SBF stowarzyszenia branży fotowoltaicznej Polska PV. Komentarze, Bogdan do Ciebie, pierwszy komentarz, czy mógłbyś zdradzić, jaką masz instalację z magazynem, że w grudniu i styczniu posiadasz blisko 90% autokonsumpcji, ktoś napisał to subkonsumpcji. Dokładne wytłumaczenie zatem przyczyni się do większej ilości tego typu instalacji. Ale tu ostrzegam Państwa, ostrzeżenie, jak lekarz, to jest po prostu wielkość hardkorowa magazynu energii to zastosujesz, zastosuje czytaj ulotkę to jest instalacja no i posłuchaj to jest instalacja ulotkę. i magazyn i to się nie, nie zgodzę, że hardkorowa ale to nie jest wielkość do której większość państwa bym zachęcał to, to, ja mam instalację taką którą uważam że będą może bardziej powszechnie wykonywane za kilka lat bo moim celem tutaj akurat nasz widz odniósł się do wysokiej autokonsumpcji ale moim celem nie była tyle wysoka autokonsumpcja w zimie co wysoka autarkia Czyli samowystarczalność. Stąd też instalacja fotowoltaiczna na poziomie niecałych 19 kW i magazyn brutto 32 2 kWh. Choć też nie ukrywam i nakręcę pewnie o tym warsztat OZE, bo mam też trochę doświadczeń, co bym zmienił, o co bym rozbudował, tak aby jeszcze maksymalnie zwiększyć tą, zwiększyć może nie autokonsumpcję, ale zwiększyć właśnie tą autarkię, czyli samowystarczalność energetyczną. Co nie jest takie proste, bo mam pompę ciepła no i to w siłą rzeczy to zużycie energii elektrycznej jest największe, największe w zimie. Dobrze, właśnie analizować własne doświadczenia. My też, drodzy Państwo, w programie, który już przygotowujemy o zużyciu energii przez pompę ciepła, też powiemy, bo przy mierzonej pompie ciepła przez 3 lata też dokonaliśmy pewnych zmian w ustawie i się okazało, że też można troszeczkę mniej energii zużyć. Kolejna sprawa. Od 2 lipca 2024 będzie można zostać tak zwanym prosumentem wirtualnym, praktycznie oznacza, że nie trzeba gdzie kupować własnych modułów, będzie można korzystać z instalacji oddalonej od nas. Eee, pytanie Bogdan, czy to jest realne, ten prosument wirtualny? No, jest zapisane w ustawie. Ja tutaj mam tylko wątpliwości, czy dopóki nie ruszy system CESIRE, który został przesunięty o rok, czyli tej takiej globalnej, globalnej, ogólnopolskiej wymiany informacji, o rynku energii pomiędzy poszczególnymi graczami, czyli operatorami systemu dystrybucyjnego i sprzedawcami energii. Czy bez tego ten system, ten prosument wirtualny faktycznie będzie mógł funkcjonować już w połowie tego roku, czy nie zostanie przesunięty o rok? Tak jak system CSIRE został przesunięty o rok, ale jest to jeden z lepszych zapisów w ustawie OZE, właśnie ten prosument wirtualny, bo on otwiera właśnie takie pole, że mieszkasz w bloku. Nie masz fizycznie gdzie tej instalacji wykonać, ale jesteś beneficjentem tego, że, że jest y, możliwość zakupu taniej energii z fotowoltaiki w ciągu półrocza letniego. I też uważam, w kontekście nawet o, tego, o czym dyskutowaliśmy, y, że przy taniejących magazynach energii jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś instaluje magazyn energii y, bez, i, bez, własnej bez własnej instalacji, bo jest prosumentem wirtualnym i w poszczególnych określonych godzinach ma po prostu tą energię z, z tej wirtualnej elektrowni. Znaczy, wiesz, mi się bardzo podoba idea energetyki obywatelskiej, gdzie ludzie się zrzucają właśnie na duże własne źródło widziałem w Niemczech właśnie te wiatraki, które nie rzucił się koncern, a to tylko jakaś społeczna lokalna gmina. To, to mi się bardzo podoba. No i to drodzy Państwo, też kolega Waldek z kanału Pompa Ciepła PV odzywa się do nas. Eee, no i 440 to jest OK. Pytajnik, nie, no raczej nie moje zdanie jest takie, że w grudniu... Płacą 300 zł, to latem może być jeszcze gorzej. No ale... Tylko gorzej. Tylko gorzej. Yy, ale o tym mówiliśmy, że cena, cena yy, może spaść i po to zrobiliśmy, zachęcamy ponownie do poprzedniego odcinka energetycznego to gdzie Państwo zobaczycie wyliczenie dla ceny 200 zł za megabat. Ale o ile pamiętam, ten odcinek yy, też tak sugerowaliśmy, że skoro w grudniu jest 300 zł, yy, to w okolicach yy, ja chyba tam yy, strzeliłem, kwiecień ta cena ta cena może spaść. No tak, no to jakby to jest e, pytanie właśnie, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. No dobra, jak masz instalację fotowoltaiczną, no to uzna, uznasz to i każdy to uzna, że to jest negatywne, że m, mniej płacą mi za energię, którą wprowadzam do sieci. Ale z punktu widzenia całego rynku energii, no tutaj inwestycje w OZE, o, o których wielokrotnie mówimy właśnie, e, mają na celu to, żeby te, ta cena energii była niższa. Większym problemem jest to, dlaczego jako społeczeństwo nie jesteśmy tego beneficjentami. Dlaczego cały rynek handlu energii jest zabetonowany i nie jest dostosowany do zmieniającego się e, rynku produkcji tej energii Jesteśmy beneficjentami tylko negatywu, że mamy dostać niską cenę za naszą energię elektryczną, ale nie możemy jej sobie kupić. E, jeszcze tutaj komentarz do firmu z Geothermii. E, dziękuję, że Państwo oglądaliście moją podróż geotermalną e, na Islandii. Super ta geotermia, niestety nie wszyscy są zasilani zielonej energii. Ja Akurat tutaj e, nasz widz e, pisze nam z okolic e, jednego z półwyspów e, e, ja akurat ogrzewanie mam skutła olejowego za to prąd z wodospadu własnej fotowoltaiki i wiatraka. 16 km obok jest geotermia, już działa na nasze miasteczko niestety nie. E, należy do mojego małe, małego, małego podkreślam setka nie posiadającej źródeł geotermalnych. Północny, zachód wyspy. No i tutaj też jest taki wyjątek, ale też przypomnę, że Islandia rzeczywiście zaczęła od problemu paliw kopalnych, bo tam rzeczywiście wszystko było oparte na paliwach kopalnych, nawet tam chyba lokalnie smog się pojawiał, ale cieszy mnie tutaj, że czytelnik zwrócił uwagę, że jest należy do wyjątku ma ten kocioł olejowy na Islandii, ale właśnie co charakterystyczne, tutaj ma za to prąd z wodospadu. Rzeczywiście gro w skali Islandii energetyki elektrycznie oparte jest o energetykę wodną. Geotermia daje gro w ogrzewaniu. Też oczywiście produkujemy energię elektryczną, ale energetyka wodna rzeczywiście, rzeczywiście jest bardzo mocna. Ja też zachęcam Państwa do oglądnięcia naszej relacji z Islandii. A propos bananów, i tutaj jest poprawka dla nas i przyjmujemy ją. Bananowe drzewa były w dalekiej e, poprzedniej dekadzie w szklarni, która jest płonęła, więc niestety tu się. spaliły się te banany. My byliśmy rzeczywiście w szklarni, która e, 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 produkuje, uprawia, tak? Pomidory są, uprawia. są uprawiane, tam 40% rynku e, islandzkiego jest właśnie na miejscu, bo źródło na głębokości 60 metrów o temperaturze 100 stopni, każdy by chciał mieć takie źródło, takiej tak jak odwierce pod pompy ciepła robimy. Pozdrawiamy z Islandii, a my pozdrawiamy z Polski naszego Visa. Dziękujemy. To wszystko, drodzy Państwo, i spotykamy się w kolejny czwartek o godzinie 19 za dwa tygodnie. Pamiętajcie, środa, czwartek bodajże się nie mylę to będą Targieneks, to będzie Miasto OZE.